Niemniej jednak również staram się współpracować z innymi organizacjami, typu właśnie Spokopole, Spok, Zierzewice i bratnymi organizacjami. W tych arkanach, że tak powiem, jeszcze typowo prawniczych nie jesteśmy zbyt mocni, korzystamy z jakiejś pomocy kolegów, którzy są bardziej doświadczeni w kwestiach stowarzyszeń, fundacji. Chcemy to w jakiś sposób w najbliższym czasie przetworzyć z komitetu w formę bardziej prawną, niż stowarzyszenia, niż fundacji. Są już takie zawiązane pierwsze kwestie pod tym kątem. Na czym polega nasza główna, nazwijmy to, nie chcę nazwać bank, ale praca. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby pogłębiać świadomość naszego społeczeństwa, w jaki sposób, do jakiego stopnia jest to szkodliwe, z czym się spotykamy na co dzień, w szczególności w okresach jesienno-zimowych. I to jest kwestia smogu. Przede wszystkim były zawieszone PM10, PM2,5, które są w głównej mierze produkowane przez społeczność. Ale jest to działanie wyrzutowe ze względu na to, gdzie się mieścimy. Jest to bardzo duże okręg przemysłowe, jeżeli chodzi o niedalekie województwo śląskie, a tu na terenie Kędzierza-Koźla i w pobliżu mamy potężne zakłady przemysłu chemicznego, pasowniczego, które według naszego mniemania są zbyt słabo kontrolowane, biorąc pod uwagę de facto ich instalacje, kwestie wykonywanych ilości, a i emisji ewentualnie danych związków do środowiska, Teraz tutaj pytanie do pana, panie rzeczniku, w jaki sposób ewentualnie jako pan mógłby nas taką informację nasza pokierować ewentualnie, czy możemy liczyć na jakieś wsparcie ze strony biura rzecznika praw obywatelskich pod tym kątem? I tak naprawdę to jeszcze może dobrze. Tak, bo my tutaj staramy się wykorzystywać wszystkie możliwe ścieżki, aby w jakimś stopniu wpłynąć, czy też na osoby będące w tych firmach, w tym przemyśle, czy osoby na szczeblu politycznym, czy osoby gdzieś właśnie w urzędzie miasta. Wykorzystujemy wszelkie możliwe drogi, no jednak będąc Komitetem Ochrony Powietrza mamy świadomość tego, że nasze możliwości są w jakimś tam stopniu ograniczone. I tutaj co możemy jeszcze zrobić dla tego tematu z przestrzeni Komitetu Ochrony Powietrza? Lub wiesz, jeśli byśmy zawiązali fundację, tak? No bo to już to bardziej prawnie chyba wtedy lepiej to wygląda, możemy być stroną, tak? Jest inna forma i w którym kierunku tutaj bardziej możemy pośrednio lub bezpośrednio uderzyć, żeby pomóc, tak? Szanowni Państwo, bardzo ciekawe pytanie i może kilka informacji. Czy rola rzecznika, to co Państwo proszą de facto albo pytają, to jest coś, co można byłoby nazwać coachingiem dla organizacji pozarządowych czy dla aktywistów, tak? Czyli jak się organizować, jak działać, czy się przekształcić w organizację, czy zachować strukturę komitetu, prawda, osób zrzeszonych wokół jakiejś konkretnej idei, jakie metody wykorzystywać. Mi się wydaje, że najlepiej w taki znaczy to nie jest trochę rola rzecznika, żeby wchodzić w takie, można powiedzieć, bezpośrednie doradztwo. Natomiast ja bym Państwa zachęcił, żeby Państwo przyjechali tego właśnie 1 marca, gdzie będzie cały szereg organizacji, które już są doświadczone, które już są na tym etapie i wiedzą, jak to robić, jakie są metody i myślę, że to będzie też dobre spotkanie, żeby nawiązać kontakty i się porozumieć z tymi, którzy są naprawdę liderami w tych swoich środowiskach lokalnych i którzy już zęby zjedli na tym, jeśli chodzi o podejmowanie różnych działań. Teraz mi się wydaje, że to, co w Polsce jest wciąż nieodkryte przez dużą część organizacji pozarządowych, jeżeli chodzi o kontrolowanie rządzących, to są takie instrumenty jak
dostęp do informacji publicznej, czyli składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej, jak możliwość składania petycji w trybie ustawy o petycjach. I to jest także oczywiście udział we wszelkiego rodzaju konsultacjach społecznych na różnych etapach realizowania różnych inwestycji, ale także no, są organizacje już tak wyspecjalizowane, na przykład organizacja Fundacja Planet Earth. Ona ma siedziby w kilku miastach, w Londynie, w Brukseli, w Warszawie. I ona się zajmuje na przykład profesjonalnie takim kontrolowaniem pod względem prawnym, jak są realizowane inwestycje. Czyli oni mówią mniej więcej coś takiego. My nie mamy nic przeciwko inwestycjom, bo co nam do tego? To nie jest nasza kwestia, żeby inwestycje kontrolować, jeżeli ktoś ma wszystkie, prawda, zgody środowiskowe i tak dalej. Natomiast oni kontrolują, czy te zgody są wydawane zgodnie z prawem, czy spełniają normy unijne, czy na pewno wszystko jest tak, jak trzeba. I to, co zresztą, z czego oni zasunęli ze swojej skuteczności, nie wiem, czy to jest tutaj dobrze oceniane w regionie, ale swego czasu oni dość mocno przyblokowali rozbudowę elektrowni Opole, bo wykazali, że ten nowy blok elektrowni Opole nie uzyskał wszystkich zezwoleń zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej. Ale to już jest, można powiedzieć, ta najbardziej zaawansowana forma.